Dobra, tutaj mamy pierwsze takie rozwidlenie korytarzy. Tam wystaje jakaś rura. Tam mamy dalej korytarz. Będzie się trzeba czołgać. Siemanko, cześć, witajcie widzowie. My właśnie znajdujemy się w lesie na terenie dawnych koszar wojskowych. I na dzisiejszy cel mamy bunkier, którego jeszcze nie będzie widać. Teraz uważać tego bunkra. Ponieważ teren jest chroniony, z tego co zauważyliśmy, jeździ tutaj ochrona. Ale też nie wiemy, z jaką częstotliwością tutaj przyjeżdża. Tak więc to jest bunkier, o którym wspominałem. Może jednak podejdziemy od drogi. Tędy? Jest, tędy. Nie, nie ma wejścia. Tak właśnie, znaleźliśmy się w bunkrze. A co to jest, już koniec? To jest koniec bunkra. Co? To jest koniec. Ślepy tyle? Jakąś walizkę. To nie mam pojęcia, co mam robić. To tu nie ma nic więcej. Co robimy? Tak, drodzy widzowie. Z tego, co widzieliście, niestety z bunkra nici. Ale tak, obeszliśmy koszary. Znaleźliśmy tutaj jakiś tunel. O, tak to wygląda. Nawet słychać fajne echo. Tam, w tamtą stronę jest droga. Najpierw mamy zamiar się przejść właśnie wzdłuż tej drogi, ponieważ podejrzewam, że tam mogą być jakieś budynki, pozostałości wojskowe. Jeszcze coś zostało. Bądź coś w tym stylu. Jeżeli nic tam nie znajdziemy, cofamy się na tunel i tam też będziemy wchodzić. A więc chodźcie z nami.
Ja już chyba coś widzę nawet. Tam. Co, coś jest, no. Ogólnie to myślałem, że gorzej się będzie tą drogą szło. Że będzie jakoś ciężej, nie? Tak, ale... A najgorsze to po takich koczarach i właśnie takich drogach są te rośliny, które mają kolce. Tak, na które też trafiliśmy. Na szczęście długie spodnie, bluzy, także... Nic tam się nie stało. A jak taki koleś się wbije w nogę albo w rękę, to boli. Tak, a śliskie spodnie to się tego... Prześlizguje się po prostu wszystko. Albo nawet jak się wbije, to... Wyjmie się bardzo łatwo. Ej, to nie jest Tu nic nie ma, patrz. Tu nic nie ma. Tak się zlało to wszystko? Tak się zlało wszystko, tak. Jakby było drugie wejście, jakiś tunel czy coś w tym stylu. Tak, jakaś ściana. Taka niska. No dobra, ale cały czas idziemy tą drogą tym zgłębieniem. A few moments later. A więc tak, drodzy widzowie. My już przygotowani. Ubrania zmienione. W lesie niestety nic nie znaleźliśmy, jak przed chwileczką widzieliście. I tak jak wam zapowiadaliśmy, idziemy eksplorować tunel. No dobra, to leć. Mam nadzieję, że takie ustawienie kamery, jak sobie przyjąłem, będzie spoko. Żeby było cokolwiek widać. W razie co, jak będziemy się musieli czołgać. Z mojej na czole na pewno nic nie będzie widać. Ja mam kamerę na kiju. Ła. Plecami, nie? Tak. Dobra, tutaj mamy pierwsze takie rozwidlenie korytarzy. Tam wystaje jakaś rura. Tam mamy dalej korytarz. Będzie się trzeba czołgać. A tutaj drut kolczasty. Pełno drewna. Stabilne, to tak średnio. Pełno rwali w środku. Staraj się kamerę do góry. Po czym teraz tutaj idziemy. Przez drewno się już przeczołgałem. Mam nadzieję, że na kamerze coś widzicie. Przypalę, może trochę więcej. Jak chcesz, ja się przycisnąłem. Chyba że w razie co poczekam, jakby trzeba było tyłem wychodzić. Tak, to mi wtedy możesz pomóc. No. To uważaj, jak coś to krzycz, ja będę patrzył. Powiem wam, że na czworech ja tutaj idę. A mam 1,93 m wzrostu. Więc to jest... Nawet tunel nie jest jakiś specjalnie niski. Wygodnie też się tutaj nie idzie. Jest straszne echo. Ale to jest chyba koniec. Dobra, dojdę tam. I się okaże. Dopiero. Tak, to jest koniec. Tutaj mamy zasypane gruzem. Tu leży jakaś deska. Przypalę trochę mniej lumenów. Teraz rzuciłem na 1000. Mam nadzieję, że nie będzie teraz prześwietlone. Tutaj
Dalej cały tunel jest w gruzie. Nie ma przejścia. Nie ma, kończy się. Obrócisz się czy tyle wracasz? Obrócę się. Co to za problem dla braci Exploration? Ale... O! Nie wiem, czy to jest tak gorąco przez to, że to jest tunel, czy to jest tak gorąco przez to, że muszę iść w takim niewygodnym, w niewygodnej pozycji. Chyba dlatego, że tunel. Może być. Jeszcze dodatkowo w bluzach, w spódniach. Dasz radę tu sięgnąć? Gdzie? Po co? Po kamerę. No pewnie. Już? Ten tunel do wygodnych nie należy. Ciepło? Gorąco. To z eksploracji tego tunelu to by było chyba na tyle. Ogólnie jednostki tego bunkra, który, jak się okazało, to nie był bunkier niestety. Tunel również niestety okazał się pudłem, tak? Jeżeli możemy tak powiedzieć. Takim trochę niewypałem. A czy może kiedyś, jak jeszcze funkcjonowały koszary, to na pewno tutaj było jakieś przejście? Tak, do czegoś na pewno służyło. Bo tutaj z tyłu na przykład widzicie takie dosyć stare schodki metalowe były porobione. Tak, tam też na samym końcu była taka... No ściana z nowszych cegieł niż te są. Także na 100% to zostało zamurowane, zasypane. I chyba z tego miejsca takim akcentem pożegnamy się z wami. Nas jeszcze czeka kawałek do wyjścia. No na szczęście nie już takie jak tam. Na szczęście tutaj jest trochę więcej miejsca. Już nie trzeba się czołgać, nie trzeba się aż tak schylać. Tak więc oczywiście, jeżeli ten film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że nasze eksploracje wam się podobają, przypadają wam do gustu. I to by było na tyle. Pozdrawiamy. Cześć!